Ten odcinek realizowany jest we współpracy z redakcją czasopisma Mindful Kids. Agnieszka Figaj-Jankowska, Jurek i Straszna Burza. Czyta Martyna Litkę. Jurek nigdy nie został jeszcze w domu sam bez rodziców, a dziś zostanie i to na kilka długich godzin. Jurek właśnie szykował w kuchni sok i chleb z marmoladą, gdy do pomieszczenia weszła mama. Podeszła, przytuliła go i cmoknęła w policzek. Rozejrzała się wokoło, jakby sprawdzała, czy czegoś nie zapomniała. Westchnęła ciężko i powiedziała pa, a później spojrzała na zegar i w pośpiechu zniknęła za drzwiami. Jurek słyszał jeszcze, jak uruchamia auto i odjeżdża. I już jej nie było. W domu zrobiło się cicho. Tylko na ścianie tikał sobie zegar, a z kranu kapała woda. Jurek usiadł przy kuchennym stole i otworzył komiks. Spojrzał na obrazek. Przedstawiał superbohatera w pelerynie stojącego na dachu budynku. W tle granatowe niebo przecinała biała błyskawica. Brrr, pomyślał Jurek. Rozwiana i rozgrzmiana pogoda nie była jego ulubioną. Napawała go nawet lekkim lękiem. Podniósł wzrok i rozejrzał się. Miał wrażenie, że jakoś strasznie pusto zrobiło się wokoło. Kuchnia wydawała się nagle całkiem inna, jakby trochę obca. Jej kolory, kształty i dźwięki troszeczkę też. Jurek poczuł ciarki na skórze. Obrócił stronę i czytał. Jednym uchem słuchał. W kuchni pstrykało, brzęczało i tykało. Dzwoniący o szyby deszcz wyrwał Jurka z lektury. Wiatr za oknem to mruczał, to gwizdał. Chłopiec dopił sok i wrócił do swojego pokoju. W pomieszczeniu było przyjemniej, jednak jakoś inaczej niż zwykle. Ciemno i ciężko. Za oknem ciemność spowiła świat. Przekradła się też do pokoju Jurka. Ściany, biurko i łóżko były niemal czarne. Jurek zapalił nocną lampkę i usiadł na łóżku. Nadal mocno wiało. Nagle niebo się roziskrzyło. Jurek zamknął oczy, a i tak wszystko dokładnie widział. Tak wyraźnie, że rozbolał go brzuch. Wtedy się pojawiła jedna pojedyncza myśl w głowie Jurka. Burza. I druga. A co jeśli coś mi się stanie? I jeszcze... Jestem zupełnie sam w całkiem pustym domu. Wraz z tą ostatnią niezauważalnie pojawiło się coś jeszcze. Niekształtne i małe uczucie. Czuł, jak szybko rośnie, blokując go ze wszystkich stron. Na zmianę pojawiły się to przewiewna pustka, to ciężkie przytłoczenie. A niebo rozbłysło piorunami. W szaleńczym tempie świeciło i gasło na zmianę. To wystarczyło, by myśli Jurka zaczęły wirować jak szalone. Wirować i krążyć wokół tego, co może się jeszcze wydarzyć. A w taką pogodę, podpowiadały myśli Jurka, może się wydarzyć dosłownie wszystko. Drzewo może spaść na dom, piorun może uderzyć w dach, mogą też wyłączyć prąd i mama może nie wrócić. Wewnętrzny lękometr Jurka skoczył do maksimum. Burza za oknem szalała i wiało coraz mocniej. Do piorunów dołączył się potężny huk. I wtedy Jurek już nie wytrzymał. Zeskoczył z łóżka, przeturlał się po dywanie i wczołgał się pod łóżko. W kryjówce znalazł Jurka już prawie dorosły brat, który właśnie wrócił ze szkoły. Usiadł bardzo blisko. Siedzieli tak razem chwilę, nic nie mówiąc. Wokół szumiało, grzmiało i huczało. Marek spojrzał na brata łagodnym wzrokiem. Strasznie ci straszno, zaczął Marek miękkim głosem, gdy grzmoty przycichły. Jurek tylko mruknął, nie podnosząc głowy. Chcesz mi powiedzieć, jak się czujesz? Nieprzyjemnie. Dłonie mam spocone i uciska mnie w brzuchu. To uczucie to lęk, stwierdził Marek i dodał, że prawie każdy człowiek, czy duży, czy mały, czasem go ma i że to normalne. To w porządku tak się czuć. A wiesz, co jest dziwnego w lęku? On tak naprawdę chce ci pomóc.
Wszystkie te nieprzyjemne uczucia pojawiają się, bo twój umysł myśli, że jesteś w niebezpieczeństwie i stara się ciebie obronić. Serio? No to co można zrobić? Zapytał Jurek. Cóż, to twoja bezpieczna kryjówka tam pod łóżkiem? Tak. I gdy tam jesteś, czujesz się bezpieczny? Raczej tak. Spróbuj to poczuć w całym ciele. Teraz, w tej chwili, wszystko jest w porządku. A ty jesteś bezpieczny. Jurek zamknął oczy. Poczuł ciężkie ciało i oddech, który utknął w gardle. Położył dłoń na sercu i cichutko szeptał do siebie. Okej, to w porządku tak się czuć. I oddychał. Coraz wolniej i głębiej. A lęk powoli mijał. Tak jak mijają inne emocje. A gdy już minął, przyszła ulga. Później, gdy leżał już w łóżku, dostrzegł na niebie migotanie. Wyglądało jak taniec. I wtedy Jurkowi wydawało się nawet, że usłyszał muzykę. Naciągnął kołdrę mocno, aż po samą brodę i wtedy do domu wróciła mama.